Szczęść Boże, Justyna Kendra. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Władimir Putin w trakcie rosyjskich obchodów Dnia Zwycięstwa powtarzał antyukraińskie główne tezy antyukraińskiej propagandy, oskarżał Kijów i NATO. Wizerunkową porażką defilady był brak samolotów. W Polsce obchody próbował zorganizować rosyjski ambasador, został jednak oblany czerwoną substancją przez polskich i ukraińskich demonstrantów. Plac Czerwony w Moskwie i defilada wojskowa, która towarzyszy obchodom Dnia Zwycięstwa, najważniejszego dnia w roku w Rosji Putina. Przywódca Kremla według medialnych doniesień miał dziś oficjalnie wypowiedzieć wojnę Ukrainie i ogłosić masową mobilizację. Nic takiego się nie wydarzyło. Putin powtarzał główne tezy rosyjskiej propagandy. Mówił i tu cytat, że to neonaziści chcieli przy wsparciu Zachodu zająć Donbas. Otwarcie trwały przygotowania do operacji i inwazji na nasze historyczne ziemie, w tym na Krym. Kijów zapowiedział możliwość nabycia broni jądrowej. Blok NATO rozwijał potencjał militarny terytoriów przylegających do Rosji. Z ust Putina padały hasła o tym, że tu cytat, Rosja nie miała wyjścia. To była wymuszona, aktualna i jedyna słuszna decyzja. Decyzja suwerennego, silnego, niezależnego kraju. Putin próbował ponownie wmawiać Rosjanom, że jego wojska walczą w obronie kraju. Wmawiać, bo dziś na Ukrainę ruszyła armia zbrodnicza, zdolna do okrucieństwa i bestialstwa wobec cywilów, zdolna do ludobójstwa, nawiązująca do najczarniejszych kart historii II wojny światowej. Wytknął to Putinowi minister obrony Wielkiej Brytanii. Poprzez inwazję na Ukrainę Putin i jego wewnętrzny krąg generałów odzwierciedlają teraz faszyzm i tyranię sprzed 77 lat, powtarzając błędy totalitarnych reżimów ubiegłego wieku. Zdjęcia z defilady wojskowej w Rosji trafiły pod lupę dziennikarzy krajów zachodnich. Dostrzegli oni nieobecność szefa sztabu generalnego rosyjskiej armii Waleria Gierasimowa, który miał wyjechać na front, a według mediów został ranny w trakcie walk w obwodzie charkowskim. Defilada w Rosji odbyła się też bez udziału samolotów. Być może ze względu na to, że sprzęt, który miałby w nich brać udział, jest potrzebny w tym momencie na froncie. Wyjaśnia politolog Jarosław Komorniczak. 9 maja to święto państwowe także na Ukrainie. Jest to obchodzone jako, tu cytat, Dzień Zwycięstwa nad Nazizmem w II wojnie światowej. Prezydent Wołodymyr Zełenski zwrócił się do Ukraińców z przesłaniem, że to pokój powinien być dziś kluczowym słowem dla tych, którzy świętują klęskę nazistowskich Niemiec. Nie ma najeźdźcy, który mógłby rządzić naszym wolnym ludem. Czy horda, czy nazizm, czy mieszanka pierwszego i drugiego, czyli obecnego wroga, wygramy, bo to nasza ziemia. Ukraina odrzuciła dziś tezy rosyjskiej propagandy powtarzane przez Putina. Na Twitterze kłamstwa przywódcy Kremla obnażał doradca prezydenta Michał Podolak. Kraje NATO nie zamierzały atakować Rosji. Ukraina nie planowała ataku na Krym. Rosyjskie wojsko ginie nie broniąc swojego kraju, ale próbując zająć inny. W Warszawie obchody próbował zorganizować rosyjski ambasador. Uniemożliwił mu to jednak tłum demonstrantów z polskimi i ukraińskimi flagami. Siergiej Andrzejew został oblany czerwoną substancją. Wrócił do służbowego samochodu. Towarzyszyły mu okrzyki faszyści i zabójcy. Prezydent Andrzej Duda, który spotkał się dziś z przedstawicielami organizacji zrzeszających rodziny katyńskie, ogłosił, w jaki sposób Polska będzie próbowała dochodzić roszczeń od Rosji za zbrodnię katyńską. Mówił, że za ludobójstwem stoi aparat sowieckiej władzy. Był to zorganizowany aparat władzy sowieckiej. Władzy sowieckiej, co do której obecne władze Rosji absolutnie uznają swoją kontynuację. W związku z powyższym nie ma wątpliwości, że w pełni można również i obecną Rosję nazwać spadkobiercą Związku Sowieckiego. Jak tym bardziej, że jak widzimy, dzisiaj armia rosyjska defiluje na Placu Czerwonym w Moskwie pod sztandarami Związku Radzieckiego, defilują pod czerwonymi gwiazdami, tak charakterystycznymi dla Armii Czerwonej, pod którymi to czerwonymi gwiazdami te 82 lata temu ich ojcowie mordowali naszych oficerów i Polaków w ogóle. Jeżeli wobec kogoś możemy dochodzić dzisiaj jakichkolwiek roszczeń, to rzeczywiście możemy tych roszczeń
dochodzić wobec państwa rosyjskiego i uważam, że tą drogą trzeba pójść. W Muzeum Łazienki Królewskie otwarto wystawę pod hasłem Ukraina – wojna w Europie. Przedstawia ona wojnę przeciwko Ukrainie i okrucieństwa, jakich dopuszczają się rosyjscy żołnierze. W inauguracji brał udział wicepremier Piotr Gliński. Cały cywilizowany świat jest dzisiaj z Ukrainą, my też jesteśmy z Ukrainą. Putin urządza defilady, my dzisiaj otwieramy wystawę przygotowaną przez naszych ukraińskich braci. Instytut Pamięci Narodowej Ukraiński jest autorem tej wystawy. Ona tu w Polsce jest współorganizowana przez Muzeum Historii Polski i przez Łazienki Królewskie, ale także ta wystawa jest pokazywana, dzisiaj otwierana równolegle w Wilnie, a za tydzień w Berlinie i innych miastach niemieckich. My mamy obowiązek świadków, obowiązek świadczenia o tym, co się dzieje na Ukrainie. Na Ukrainie się dzieją zbrodnie wojenne. Ta wystawa obrazuje tę wojnę. Przerażający jest fakt, że dwóch z ukraińskich fotoreporterów wojennych, którzy są autorami tych zdjęć, już nie żyje, zginęli na wojnie. Zwiększyliśmy o ponad 100% liczbę miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych, mówił premier Mateusz Morawiecki w miejscowości Biały Kościół w województwie małopolskim. Szef rządu wizytował lokalny samorządowy klub dziecięcy. Kiedy przejmowaliśmy stery rządów, to takich miejsc w całej Polsce było powyżej 80 tysięcy. Dzisiaj jest to ponad 210 tysięcy, czyli po 6 latach rozwoju całego programu zwiększyliśmy o ponad 100%, grubo ponad 100%, właściwie około 150% liczbę miejsc w takich właśnie klubach dla dzieci, w żłobkach także, czyli tam, gdzie panie, mamy mogą w spokojny sposób zostawić swoje pociechy. We wszystkich tych działaniach chodzi właśnie o to, żeby zbudować całą architekturę wsparcia dla polskich rodzin, wsparcia dla mam. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało 3 projekty mieszkaniowe dla osób niepełnosprawnych. Ich łączna wartość wynosi 600 milionów złotych. 600 milionów złotych zostanie podzielone na 3 programy mieszkaniowe skierowane dla osób niepełnosprawnych. Będziemy tworzyć małe, kameralne miejsca gwarantujące możliwość zamieszkania, ale nie w postaci znanej dotychczas domów pomocy społecznej, ale w postaci mieszkań wspomaganych. Mówił wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik. Jak dodał, to rozwiązanie, o które od dawna zabiegały rodziny osób z najcięższymi niepełnosprawnościami. Lokale będą liczyły maksymalnie 12 mieszkańców podzielonych na zespoły mieszkalne nie większe niż 6 osób. Chodzi o to, by zagwarantować osobom z niepełnosprawnościami niezależność i podmiotowość. W warunkach przypominających mieszkanie, czyli minimum to jest indywidualny pokój z łazienką, być może z aneksem kuchennym. Będzie oferowane także wsparcie adekwatne do potrzeb każdej z osób. Na ten cel Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczy 300 milionów złotych. Po 150 milionów PFRON przekaże na 2 pozostałe programy. Jeden z nich kierowany jest do osób kończących naukę. Będą mogły skorzystać z dofinansowania do wynajmu mieszkania. Program ma charakter dygresywny, by zaktywizować niepełnosprawnych do pracy. Przez pierwszy rok 100% kwoty dofinansowania. Wtedy osoba niepełnosprawna musi być aktywna na tym rynku, szukać miejsca pracy lub ewentualnie już pracę podjąć, jeśli znajdzie. W drugim roku dofinansowujemy 70% kosztów i tu już bezwzględnie osoba musi pracować. W trzecim roku państwo dopłaci takim osobom 40% kosztów wynajmu. Ma to przygotować osoby niepełnosprawne do samodzielnego zarządzania swoim budżetem.
Z kolejnego, trzeciego programu będą mogły skorzystać osoby niepełnosprawne, niejako uwięzione we własnym domu czy mieszkaniu z powodu barier architektonicznych. Państwo dofinansuje zakup nowego mieszkania wolnego od barier. Wysokość wsparcia wyniesie równowartość ceny 15 m2 nowego lokum. I na teraz to wszystkie informacje. Kolejne wydanie o 18:05. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.